I jesteśmy w kolejnym odcinku z Multibloka na naszym terrabloku na brodaci.net. Jest ze mną Cytrynka i będziemy przez parę odcinków budować nasz dom razem z Bazenkiem i z całą resztą ekipy. I w momencie, kiedy skończymy, zobaczycie, jak to będzie wyglądało. No to lecimy! I trzeci odcinek się zaczął. Witajcie! Ja będę musiał nagrać sobie początek do tych odcinków po prostu i go zmontować razem z odcinkami. Początek i końcówkę. A ja wezmę... Co ja wezmę? Co ja potrzebuję? Dębowe deski. Dopóki oni śpią, to się nie ruszają i nie spadają. Masz te płotki? A, dobra. Nie zauważyłem. Masz jeszcze te schody? Nie. Ale mam deski, jak chcesz. Daj. Co? Przesuniemy to o jeden. Przynieś kamień, jak możesz. O. I tu do tej długości. Cały? Tak. Bo ja chcę tutaj płotek dać. O. Żeby oni nie spadli, a żeby mieli ładnie. O, jak ci się to widzi? Spoko. To w ten sposób myślisz? Na pewno jedno łóżko można byłoby dać tutaj. Czekaj. O. Mam tylko nadzieję, że to się nie roztopi. Bo to jest lód. Dobra, odpauzowujemy nagranie. O. Dwa łóżka, jeszcze przynajmniej dwa łóżka trzeba byłoby zrobić. Pająki nie chcą spadać. Co? Pająki nie chcą spadać. Czekaj.
Mamy białą, nie mamy trzy białej wełny jeszcze. Na jedno łóżko. Sklep. Bloki. Biała wełna. Raz, dwa, trzy. Dobra, mamy sześć białej wełny. Jakie mamy jeszcze kwiatki? Dobra, mamy żółty i czerwony. I takie łóżka powstaną teraz. Żółte i czerwone. Okay. Żółte, czerwone. I można jeszcze zrobić pomarańczowe. Okay. Ale nie. Ale to jak spadnie nam więcej tego. Jak spadnie nam więcej pajaców. Tak. Tak, raz, dwa. Dobra, tak. Tak, czerwone wyro. Żółte wyro. Dobra. Tego, no. Co? No właśnie o to. Ale mamy mało buraków. O to chodziło. Dobra. Są kolejne dwa małe. Gdzie by tutaj teraz to łóżko dać? No nie, no bez przesady. Tak, żeby to też jakoś wyglądało. No i bardzo mnie to cieszy. Co masz? Dobra, masz cegiełki. A ty co masz? Buraki, emeraldy, dobra. Jeszcze tego potrzebujemy jednego. Czego? Tego. Tego. W sensie kolesia od tego. A, okej, okay, tego. Czyli pewnie któryś z tych małych, które tutaj są, to się w niego zmieni. Co potrzebujemy, żeby zbudować statyw alchemiczny? Te butelki z kamienia. No. O, mamy jeszcze cztery białej wełny. Broda z kamieniem. Połeczki bleza chyba jeszcze. Albo patyki.
Co? Wiesz, za ile pałeczkę Blaze'a można kupić? Ile? Za 1000. A wiesz, za ile można ją sprzedać? No. Za 3. I to nie za 3000, tylko za 3. Dobra. Jak tam nasza dziura? Nic się nie zespawnowało? Nie. Jak sądzisz, drewniane te schody? Fajnie to będzie wyglądało. Będzie fajnie kontrastować. Tylko teraz z jakiego drewna? Ze zwykłego czy z białego? Myślisz? Dobra. To ja sobie tutaj wezmę. Dorobię trochę. Gdzie są schody, schody? Ała. Czterdzieści siedem schodów powinno tam wystarczyć, nie? No mimo wszystko jest to dużo, jeśli chodzi o budowę tego. Gdzie? O tą ścianę chodzi. Ale to mi właśnie o to chodziło. Żeby to tak zrobić równo z tą ścianą. Muszę zrobić sobie więcej schodów. Mam nadzieję, że 12 wystarczy. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, osiem.
O, i tutaj, w tym miejscu, ostatecznie, żeby to tak nie wyglądało brzydko, damy szklaną ścianę. Tylko potrzebuję więcej piasku. Sklep. Ile kosztować piasek? 50. Na tym się najlepiej zarabia. Na czym się najlepiej zarabia? Różnie. Mamy jakieś spadki z mobów jeszcze nowe? To ja mam dwa takie bombila. No to nie, bo on mila nie, bo on mil jest nam potrzebny. Poza tym, skąd masz dwa staki bone meala? Jak tyś to zrobiła? Na czym się najlepiej zarabia? Na rudach. Dlatego ja na przykład sprzedałem całe nasze złoto, bo nie jest nam do niczego potrzebne. I delikatnie skurczyłem nasze zapasy lapisu. Bo aż tyle nie jest nam go potrzebne. A ja dzięki temu zarobiłem 2200.
co? Trzy tysiące 320. I teraz sprzedajemy Stone'a i wyjdzie nam ile? 3700. Na... O, piasek mamy akurat, na dirta. Bo będziemy potrzebować dla tych... Dla krów. Dla krów, dla owiec i na tą... Na farmę, na dół. Bo ja mam tu... 8. A... Czekaj, wiadra z wodą potrzebuję, wszystkie cztery jakie są i schodzę na dół zobaczyć ile będzie mi potrzebne całości. Tutaj mamy ten piasek. Dobra. A co tu będziesz robił? Farmę. Taką potężną farmę. Okej. Dlaczego? Tutaj. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak. Ciekawe, czy będzie mnie stać na stak. Jeden stack. Dobra. Tu. Nie musi być taka rzędzie woda. Wiesz. Jak chcesz robić. Kurde, no. Jakoś tak, żeby to ładnie wyglądało. Tylko to ci jednego brakuje. No właśnie. Można o jeden przesunąć na tą stronę. Tylko że jeżeli już, to całość przesuwamy o jeden w tamtą stronę. Okay. Tutaj damy farmę. Czegoś. Ja ostatnio miałem zaplanowane, co ja chciałem tutaj mieć za farmę. Nie. Nie, bo to do góry to też pójdzie wek stąd. A, dobra. Przecież.
To masz taką wolę. Dobra. Jeszcze tutaj będzie trzeba. Wiesz, nad czym się zastanawiałem? Czy nie dać tutaj naszej farmy pszenicy, żeby mieć jedzenie dla krów i dla owiec? Tutaj damy naszą farmę pszenicy. Tu w tym miejscu zrobimy tak samo, jak jest tutaj. Z tą jedną... Teraz nie wiem, czy jedną, czy dwie kratki przerwy dać. Dwie kratki przerwy damy. I tak odtąd damy kolejne. Takie, o, jak jest tutaj. O, jest. Damy kolejne takie, o, jak jest tu. Możemy zmniejszyć to i zrobić tak. Nie, ja nie chcę, bo tutaj będę chciał na przykład, tutaj będą marchewki, tu będą buraki, resztę będą ziemniaki. Ty masz tą? Masz, jak to się nazywa? Mam. Wiesz, o czym myślę? Tak. Ja. I weź od razu wszystkie nasze nasiona, które mamy, ale nie zabieraj tych, które są od kurek i tych, które są od wieśniaków. Okej. A te buraki gdzie dać? To sobie będzie jakoś? Będą od ściany będą marchewki. Inaczej, na które teraz ty robisz, to będzie tylko i wyłącznie pszenica. Tylko? Tak, tylko i wyłącznie pszenica tam będzie. Na tym szybki? Tak. Buraki, ziemniaki i marchewki będą na tym drugim, które dopiero powstanie. Okej. Okay. Ha, mamy bibliotekarza. No to w tym momencie ja się z wami żegnam. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę, komentarz i subskrypcję na kanale. Jak na razie lecimy do 100 subskrypcji, ale będziemy się rozwijać coraz bardziej.
i do następnego odcinka. Trzymajcie się, na razie, cześć!